Witam. A w dzisiejszym odcinku powiemy kilka słów na temat, jakie żyłki możemy wykorzystywać, jakiej grubości do jakich głowic i gdzie te głowice możemy zastosować. To są głowice żyłkowe do wykaszarek. Tak, wszystkie głowice są firmy Husqvarna, natomiast chcielibyśmy się skupić też na jednej bardzo istotnej rzeczy, na głowicy T35 Universal. Głowica jest Husqvarny, natomiast tą głowicę możemy zaadaptować do maszyn innych marek. Możemy ją użyć do wszystkich tych maszyn marketowych produkcji azjatyckiej. Mamy w zestawie adaptery do tego. Możemy ją użyć do innych takich firm współpracujących, że tak powiem, z Husqvarną, ale możemy też to założyć na przykład do wykaszarek japońskich Echo, Shindaiwa, a ten konkretny adapter pozwoli nam na założenie tej głowicy do wykaszarek również markowych. Mam tu na myśli firmę Stihl. Rozumiem, że przy tej głowicy w zestawie, tak jak tutaj widać z boku, są właśnie te adaptery. Dokładnie tak. To po rozpakowaniu to wygląda mniej więcej w ten sposób. Mamy jeszcze instrukcję obsługi. Natomiast my dzisiaj to pokażemy, jak to zrobić. Rozbieramy głowicę, ściskając te wtyki do takiego samego etapu, jakbyśmy chcieli nawinąć żyłkę czy wymienić przycisk niebieski. Teraz ten przycisk zdejmujemy. Można go podważyć jakimś kluczem na przykład, czy śrubokrętem. Ostrożnie, żebyśmy nie zgubili sprężynki. I dostaliśmy się do adaptera. Adapter dosyć łatwo wychodzi i w miarę możliwości, w miarę potrzeby tego, jaką maszynę mamy, wybieramy sobie konkretny adapt. To jest na przykład do japońskiej marki Echo, to jest do Stila. Załóżmy, że chcemy na przykład założyć naszą głowicę do wykaszarki firmy Stihl. Wkładamy sobie adapter. Następnie do adaptera wkładamy sprężynę. Zakładamy przycisk i mamy złożoną. Dokładnie. I zostaje tylko nakręcenie jej na ten wałek wystający w przekładni kątowej. Albo ewentualnie jeszcze są marki, w których nie mamy tego wałka, tylko mamy tam po prostu miejsce na gwint. Więc wtedy mamy też taki adapter. To jest akurat do Shindaiwy. Żeby ten adapter był kompatybilny, musimy użyć tego oryginalnego adaptera, który jest do Husqvarny, czyli na dziesiątkę, to jest M10. Skręcamy to. Gwint jest odwrotny. Skręcamy, tak, lewy gwint. Skręcamy to, jak to jest głowicy i to wkręcamy jak gdyby wtedy w przekładnie. I tą jedną głowicę możemy użyć do produktów wielu marek. U nas jest to bardzo popularne, zwłaszcza wśród klientów, którzy mają taką maszynę marketowską, czyli maszynę produkcji azjatyckiej, ze względu na to, że tamte głowice są bardzo nietrwałe. Klienci często chcą po prostu coś, na co nie będą się tak bardzo denerwowali i decydują się na zakup głowicy, która jest dwa, czasami nawet trzy razy droższa, ale po prostu na dłużej wystarcza, można do niej dokupić potem każdą jedną część osobno. Czyli tą część ślizgową, bo to jest część, która się najszybciej eksploatuje. Tak, ale tutaj mamy wymienne też przelotki, tak, także właściwie wszystkie elementy można dokupić osobno do tego. Dokładnie tak. Ok, jeszcze powiedzmy na temat tego, ile żyłki można nawinąć na taką głowicę. Zacznijmy może od grubości. Jaką żyłki? Grubość? Tutaj na każdej tej głowicy na opakowaniu oryginalnym producenta mamy wyszczególnioną grubość żyłki. Natomiast ta grubość, no, to jest 2,4, 2,7, to jest taki zakres. Tak? Natomiast to się odnosi naszych maszyn poniekąd, ze względu na to, że one są jak gdyby dopasowane wielkościowo też do pojemności maszyny. Czyli mocowe. Czyli czym mocniejszą mamy wykaszarkę, tym grubszą żyłkę możemy nawinąć. Tutaj ta T35, T45, T55 to się odnosi do pojemności maszyny, też do nazewnictwa maszyn Husqvarny. I stąd T35 na przykład to pasuje głowica do, z tym, że na gwint 12, do wykaszarki 535RX, a do niej dedykowana żyłka to jest 2,4, 2,7. T45 tu już mówimy o wykaszarkach profesjonalnych 545RX, 545RXT i tutaj zakres mamy od 2,7 do 3,3. No i największa głowica tych największej wykaszarki 555RXT, tutaj mamy zakres aż od 3 do 4 mm. I ważne jest, żeby zarówno nie przekraczać tych parametrów, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę.
Zbyt gruba żyłka, zbyt cienka duże żyłka. Obciążenie dla maszyny. Dokładnie tak. Może być sytuacja, że zakładając żyłkę grubości 3 mm do jakiejś malutkiej maszynki, która ma jeden koń czy tam półtora konia, ona nawet nie będzie w stanie w trawie wykręcać tych maksymalnych obrotów, które ma nominalnie, żeby kosić. Ile tej żyłki możemy nawinąć na te głowice, w sensie ilości metrów? Jeżeli o to chodzi, to producent zaleca, żeby nawijać je około 8-8,5 metra. No my zawsze nawijemy około 8 metrów tej grubości, która jest dedykowana. Czyli jeżeli tu mamy zakres 2,4-2,7, to śmiało możemy nawijać 8 metrów żyłek tej grubości. Często klienci twierdzą, że jak nawijają tyle metrów, to ta żyłka im się nie chce rozwijać. I trochę prawdy w tym jest, natomiast nie chodzi może o samą ilość, tylko chodzi o to, jak tą żyłkę nawijamy, bo w momencie, kiedy nawiniemy jej mniej, nie ma to aż tak dużego znaczenia, czy ona będzie ładnie tutaj równo w tych szpulach poukładana. Natomiast przy nawinięciu maksymalnej ilości, jeżeli będziemy gdzieś tam ją skręcać, okaże się, że częściowo ta żyłka się wysnuje, a potem po stuknięciu w ziemię nie będzie chciała ten mechanizm jej uwalniać, poskleja się, ze względu na to, że będzie gdzieś tam tu po prostu poskręcana, pozałamywana. No też trzeba mieć na uwadze to, że ta głowica też dosyć mocno się nagrzewa. Jeżeli stosujemy żyłki słabej jakości, no to one będą się sklejały pod wpływem temperatury. Zdecydowanie. Okej, czyli jak gdybyśmy mogli popatrzeć jeszcze na te żyłki, tutaj jeśli chodzi o grubości, to tutaj na przykład mamy 60 metrów. A tutaj po kolei, to jest ta sama żyłka, Whisper Twist. I tutaj mamy ją w trzech grubościach, 2,4, 2,7, 3 mm. Zauważcie, że te displeje są tej samej wielkości, a żyłki jest mniej. 2,4 jest 77 metrów, 2,7 mamy 60 metrów, a trójki jest tylko 48 metrów, a objętościowo zajmują jak gdyby to samo miejsce. Tak. Tutaj chcieliśmy w ten sposób wskazać tą różnicę między grubościami żyłki i tego, ile tej żyłki na głowicę nawijamy. Okej, dobra, dziękuję bardzo.